Ta audycja powstaje dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl. Witam Państwa serdecznie, bardzo, bardzo ciepło w te zimne dni. Najserdeczniej witam członków Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego. I tych dawnych, i tych całkiem nowych. Obchody Święta Bożego Narodzenia chrześcijanie wczesnych wieków zaczęli celebrować po to, aby zastąpić święta innych niechrześcijańskich religii, z których zresztą czerpali pełnymi garściami. Stąd w obchodach Bożego Narodzenia wiele elementów zaadoptowanych ze starożytnych kultów Boga Słońca. Tak silnie obecnych i popularnych w kulturach starożytnego Egiptu czy Rzymu. Taka jest powszechna opinia poparta badaniami naukowymi. Tymczasem ksiądz profesor Józef Naumowicz w swojej książce Prawdziwe początki Bożego Narodzenia obala tę opinię, burząc dotychczasową wiedzę i odwołując się do wielu czynników teologicznych. Egzegetycznych, chronologicznych, symbolicznych i twierdzi, że powiązanie narodzenia Jezusa z przesileniem zimowym i symboliką solarną nie wywodzi się z wierzeń i praktyk niechrześcijańskich, ale z typologicznej interpretacji Biblii i dziejów zbawienia. No ciekawa jestem, jak się będzie ksiądz profesor dzisiaj tłumaczył. Witam w studiu. I <laughs> Witam w studiu pani profesor doktor Habilitowana Magdalena Zowczak, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje zakładem etnologii Polski i Europy, kierownik Zakładu Teorii Badań, współczesnych praktyk kulturowych. Witam panią profesor. Dzień dobry. No i ksiądz profesor, doktor Habilitowany Józef Naumowicz. Szczęść Boże. Patrolog, badacz starożytnej historii i historii wczesnego chrześcijaństwa, wykładowca w Wydziale Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. A audycję realizuje Borysław Kozielski. Proszę powiedzieć, cóż to spowodowało, że ksiądz profesor postanowił zburzyć istniejący porządek rzeczy? Nie miałem takiej teorii z góry założonej. To wynikało raczej z takich spokojnych, ale też dogłębnych badań. Udało mi się tak, po pierwsze ustalić, że Boże Narodzenie powstało w Betlejem. Tam były pierwsze obchody, czy tam, gdzie była grota, już w drugim, II, trzecim wieku. Grota, w której no, mówiono, że tam narodził się Jezus, przybywali tam nie tylko chrześcijanie, ale także spoza chrześcijaństwa. I nad to groto gdzieś 328 poświęcono już bazylikę. I oczywiście wtedy, jeżeli jest... Przepraszam, tę bazylikę Narodzenia tak. Pańskiego w Betlejem, którą na polecenie świętej Heleny zbudowano tak. co, co więcej, Helena, tak jak pisze Eusebiusz Cezarei, Helena była przy inauguracji tej świątyni. Co pozwala datować, bo to jest jedyna taka wskazówka, Helena umiera 329, 328 jeszcze jest Betlejem, później wyrusza na wschód. I jeżeli powstaje bazylika, oczywiście pod wezwaniem narodzenia, kuczci narodzenia, pod grota jest na dole, pod ołtarzem narodzenia, więc oczywiście powstaje pierwsz, powstają pierwsze uroczystości. A więc samo święto powstaje nie po to, żeby cokolwiek zastępować, tylko po to, żeby czcić narodzenie Jezusa. Zresztą narodzenie Jezusa było czczone, tylko nie jako osobne święto, było. Homilie paschalne czy inne homilie wspominają, mówią o wcieleniu. Natomiast jest rzecz taka ciekawa i tu jest trochę trudniejsza sprawa, mianowicie w Betlejem to święto nazywało się Epifanio i było obchodzone 6 stycznia. Jaka jest trudność, że kilka lat później powstaje święto w Rzymie, już narodzenia Jezusa, ale właśnie 25 grudnia, o czym pani wspominała, czyli już jest inna data, bardziej symboliczna. 6 stycznia też jest symboliczna i ta druga data, która sprawia takie właśnie różne interpretacje. Ale przyjrzyjmy się tym datom najpierw, bo to jest takie zamieszanie, tak. że nie wiem, czy w przypadku jakimkolwiek innym. Nie zgadzają się daty dzienne, nie zgadzają się daty roczne. W ogóle nic, wszystko jest kompletnie pomieszane. Czy rzeczywiście, zdaniem księdza, data 25 grudnia. Tak. Znajduje uzasadnienie w typologicznej interpretacji Biblii, a nie w niechrześcijańskich korzeniach tak. kultu solarnego związanego z tak, przesileniem tak. Po pierwsze, trzeba stwierdzić, że nie jest to data historyczna. Nikt nie twierdził nigdy, że to jest data historyczna narodzenia Jezusa. Takie daty nie znano po prostu w starożytności. Ja pamiętam, moi dziadkowie nie pamiętali jeszcze dnia kiedy się urodzili, ponieważ no, nie pisano tak często daty narodzenia, jak my, przypomina nam się, mamy Pesele, różne dowody i tak dalej. I w starożytności też często nie, nie zwracano na to uwagi. I, I daty narodzenia, dnia narodzenia Jezusa nie zapisały, nie zapisali ewangeliści. I w pierwszych wiekach podawano, co rzecz ciekawa, jeszcze wprowadzę zamieszanie większe, że w drugim II, trzecim wieku, jak nie święto, to najczęściej podawano daty wiosenne narodzenia. Tak jest. Tak jest. Przecież z przekazów Klemensa Aleksandryjskiego tak. wiadomo, że różne daty były podawane tak. za dzień narodzin Chrystusa. 19 kwietnia, 20 maja, tak. a sam Klemens wskazywał na dzień 17 listopada. To też jest tak. interesujące, tak. skąd takie zamieszanie, nie mówiąc o tym, że w Biblii, tak. w Ewangeliach nie ma absolutnie żadnej wzmianki. Czy Jezus przyszedł na świat zimą czy latem? Tak. Pani profesor, proszę. To wcale nie jest dziwne, przepraszam. Bo to jest dziwne dla nas w naszej zindywidualizowanej kulturze, kiedy przyzwyczailiśmy się do chronologii takiej bezwzględnej, czasowej, do kalendarza, i każdy patrzy na zegarek. Dla ludzi dawniej, tak jak ksiądz wspomniał, to nie miało znaczenia, dlatego że była, to, to była kultura wspólnotowa. W związku z tym liczyło się, liczyła się raczej data chrztu, jeżeli już, ale data, no nie data, tylko Dzień Świętego Patrona. Dopiero wtedy ochrzczone dziecko stawało się członkiem wspólnoty, de facto. Z perspektywy kultury tradycyjnej, dopiero od tego momentu było postrzegane jako człowiek w ogóle. Więc mamy też przykład całkiem współczesny. Kto w młodym pokoleniu obchodzi imieniny? Urodziny wszyscy obchodzą. To się znowu wiąże z, taki, z taką indywidualizacją i to szczególnie jeśli chodzi o zachodnie chrześcijaństwo, no to z kolei data chrztu, ale chrztu już w życiu dojrzałym jest obchodzona jako właśnie tak, takie wyjątkowe święto, ale już indywidualne, bo też rytmów czasowych jest tyle, ile chcemy w rozmaitych instytucjach, natomiast dawniej ten czas był związany no, w sposób taki naturalny z wegetacją, z, z dniem i nocą. Wigilie się, dzień się liczyło od wieczoru dnia poprzedniego, a nie od 24 godziny. Religia pogańska, pogaństwo, i tak dalej. A pani profesor zwracała uwagę, że nie należy używać tych określeń, chociaż są powszechnie używane. Dlaczego pani profesor? Pocznie. Dlatego, że to nas skłania do myślenia w kategoriach binarnych. Ja wolę mówić niechrześcijańskie wierzenia, bo jakie wierzenia, prawda? Było ich wiele rozmaitych. I szczerze mówiąc, w każdej kulturze chrześcijańskiej to ten kanon był zaszczepiany na jakichś wcześniejszych wierzeniach i stąd mamy różnorodność również kultury religijnej. Tutaj jeśli mowa o... Bo to jest fascynujące, że właśnie początek i koniec życia są symbolicznie ze sobą bardzo wiązane. I na przykład w liturgii prawosławnej zostało, jest pięć dni przed Bożym Narodzeniem poświęconych to, to się nazywa Pascha Bożego Narodzenia. To jest taka liturgia, jak w przypadku Wielkiej Nocy. I na ikonach przecież widzimy tę scenę narodzin, gdzie Jezus, dzieciątko, jest owinięte w całun i spoczywa na sarkofagu w grocie, która symbolizuje nie tylko grotę narodzenia, ale również grotę, w której dokonało się zmartwychwstanie. I w związku z tym Czyli jest skała, cały szereg ta symboli. Tak, jest cały szereg symboli wspólnych dla początku i końca. I to jest charakterystyczne dla myślenia symbolicznego właśnie, które się rządzi innymi prawami. Nie, nie wynikania przyczynowo-skutkowego, tylko prawami podobieństwa i kontaktu. To jest... Każdy z nas zresztą w jakiejś sferze swoich doświadczeń, swojego życia musi myśleć symbolicznie. Tylko ona się, ta, ta sfera symboliczna się indywidualizuje i bardzo się skurczyła nam. Ale na przykład też ten okres, te 12 dni, tak zwane święte wieczory. Przecież 6 stycznia jest, znaczy w przypadku znowu liturgii wschodniej, to jest chrzest Chrystusa. Chrzest, czyli początek działalności publicznej. Czyli tak jak e, wspominałam, właściwie od, to, od tego się wszystko zaczyna de facto. Inna sprawa, że w 12, kontekście... tak jak 12 apostołów są ciągle te No Tak, ale to y, chodzi o to, że y, właśnie między Bożym Narodzeniem a, y, a Chrztem w Jordanie znowu istnieje cały szereg podobień symbolicznych. I o ile y, my mamy tendencję do y, koncentrowania się na Bożym Narodzeniu, to na wschodzie raczej... Y, Pascha jest głównym świętem i chrzest Chrystusa. I ta symbolika zatrzymania świata, która jest, no, jest, jest bardzo pięknie przedstawiona w niektórych apokryfach, kiedy Chrystus się rodzi, wszystko staje w biegu woda staje w biegu, zwierzęta przestają pić. Na moment się wszystko zatrzymuje, a potem wraca do swojego trybu. Ta symbolika również jest obecna przy, w apokryfach w odniesieniu do chrztu Chrystusa. Woda się zatrzymuje, kiedy Chrystus wchodzi w, w nurty Jordanu, i właśnie we wschodnim, wschodnich tych ludowych wierzeniach, to właśnie. Ta symbolika jest, odpowiada naszej symbolice Bożego Narodzenia. To wtedy następuje to zatrzymanie świata. Wtedy ten bogaty rytuał jest związany przecież z, z wychodzi procesja na rzekę i wycina się lód w wodzie, zaczerpać. Czerpie się tej wody, ale na pograniczach katolicyzmu i prawosławia właśnie była taka ambiwalencja. Na przykład woda staje się, nabiera właściwości cudownych i zdrowotnych, a nawet przemienia się w wino w Wigilię Bożego Narodzenia u katolików i w Wigilię właśnie Chrztu Wjordanie u prawosławnych. To jest u katolików, co jest ciekawe, że w pierwszą niedzielę. Po chrzcie Jezusa jest Ewangelia o kanie galilejskiej i o przemianie wody w wino. Mm -hmm. I to, je, to jest nawet, jeżeli nie ma osobnego święta e, e, kany galilejskiej, to To, ja to jednak, pierwszy cud, pierwszy, ale zaraz po chrzcie. To jest jakby, jakby to jest wszystko zgromadzone razem w tym okresie przepięknie. Godnie Święta. I tutaj jest taka symbolika, po pierwsze słowiańska, bo god to jest rok, więc to jest ta symbolika zmiany roku. Jedno lato zmienia się w drugie, jeden rok w drugi. Poza tym gody w sensie właśnie wesela w Kanie Galilejskiej i ja mam takie fragmenty narracji o tym, jak Pan Jezus się urodził i wszyscy śpiewali i pili wino, bo następuje kontaminacja tych wydarzeń. No więc i, i gody w sensie właśnie świąt godnych, czyli tych dwunastu dni. I co ciekawe, że zauważmy teraz, gdyby to była data historyczna, urodził się 1 lipca. No, no co się za tym kryje, że w tym dniu akurat Bożonarodzenie? Tu jest tyle symboli, to że jest to światło, że jest opory roku, że, że koniec roku, początek roku. Dlaczego wybrano w Betlejem 6 stycznia? Mianowicie rok, miał za, rok kalendarzowy jakby wiązano z rokiem liturgicznym, wtedy jeszcze początek, więc musie, narodzenie musiało być, na, to nazywało się święto objawienia, ale też, uwaga, objawieniem było samo narodzenie Jezusa. I narodzenie ma przypadać na początku, a poza tym Adam został stworzony w szóstym dniu, więc drugi Adam, Jezus, musi narodzić się, przyjść na świat też w szóstym dniu. To tak jest fascynujące, że jest tyle za tym kryje się symboli i. I jeżeli ktoś wchodzi w tę symbolikę, to dotyka bardziej głębi, tajemnicy, narodzenia, chrztu niż gdyby tylko to były takie ob, no, obchody dnia urodzenia, histor daty historycznej. A ja mam pytanie. Jezus był ochrzczony przez Jana Chrzciciela swojego kuzyna zresztą, prawda? W wodach Jordanu. A czy apostołowie byli ochrzczeni? Tak, oczywiście Jezus nie potrzebował chrztu, no natomiast, natomiast to jest, to jest pytanie, którego, którego uniknę. Ale Jezus, uwaga, tak jak jest w tekstach liturgicznych, Jezus wchodzi do wód Jordanu, żeby uświęcić wszelkie wody chrztu. Tam, gdzie ludzie przyjmują chrzest, tam te Jezus też wchodzi, wstawiamy krzyż czy błogosławimy wodę krzyżem po to, żeby Jezus uświęca zawsze te wody chrztu. Bo wody w Biblii. E, e, źródło to, było, to była symbolika pozytywna, życie. Natomiast wody stojące u niej, jeziora, morza, to były przecież odmęty, w których mieszka zło. E, więc, ale Jezus te odmęty wodne po prostu, po prostu e, uświęca. Ale przepraszam jeszcze, a czy apostołowie byli ochrzczeni? No. Ja wracam uparcie. To, to, znaczy, to znaczy tak. To i tak. Jest w chrześcijaństwie taka, w, w kościele taka eklezja suplet, że kościół pewne rzeczy jakby nadrabia, nawet jeżeli nie zostały dopełnione. I myślę, że tam Jezus, przez to, że ich powoływał, to już mógł, sam akt powołania, uznajmy to, że uznaje ich za swoich uczniów, oni się godzą. To znaczy, to że. To takie już... trochę pasowanie na rycerze, ale. Tak, pasowanie, nie. Ale, ale, nie to przez... jest... ale to nie znaczy, że, że, że musiało dokonać się tak jak, tak jak my dokonujemy przez zanurzenie bądź przez spalanie wodą. Mogło się to dokonać trochę inaczej, bo to są wyjątkowe postacie. Na przykład, e, chumyka, w, burzy. Na przykład w burzy, na przykład w jeziorze Genezaret, prawda? A o właśnie. Mhm. Jak się bali i myśleli, że umrą, to poprosili o chrzest wtedy. Jak, jak Piotr szedł po wodzie. Ja chciałam powiedzieć jeszcze, że w apokryfach południowych Słowian, moment zbawienia w ogóle przypada na moment chrztu, dlatego że wierzono, że cyrograf Adama był, znajdował się pod kamieniem. I był strzeżony przez diabła i kiedy Pan Jezus wstąpił w nurt Jordanu, stanął na tym kamieniu, wtedy on przestał być ważny. Ten synrograf został unieważniony. To jest apokryf tak. południowosłowiański, ale w ale wierzeniach Ukrainy. ja był przestraszony, uciekł. No, nawet na niektórych XVIII-wiecznych bułgarskich ikonach są takie główki spod tego kamienia wystające. Widać, jak Jezus stoi na kamieniu właśnie w rzece. Jest święty Jan, chrzciciel, którego chrzci. Anioły tam trzymają te szaty i właśnie takie główki diabelskie wystają spod Uciektają. kamienia. To jest, to, to jest znak, że tam był. Właśnie w tym miejscu ten cyrograf Adama, czyli akt, na podstawie którego na początku świata Pan Bóg miał się zgodzić, że diabeł będzie zabierał do siebie tych, którzy zmarli, a jem, i, 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 on będzie decydował o żywych. Ale, ale żeby trochę obronić Adama i Ewę, są też apokryfy takie, to bardzo miłe, żywot Adama i Ewy chociażby i to w wielu językach, że Adam i Ewa odbyli pokutę że Adam stał 40 dni po szyję w wodzie i Ewa, Ewa w eufracie, czy tam w tygrysie i że później oni nie mogli wrócić do raju. A chcieli A, zmyć ten grzech pierworodny. Tak, ten ta grzech. Oni, no to był chrzest dla nich chyba. Tak. Ta, czyli tak. oni byli oszczeni. <grym> e, ta, tak, pierwsi tak. rodzice, nie nie Adam być. i Ewa i, i typologicznie też nowy Adam i nowa Ewa. Tak, Maria nowa e, i Ewa. I profesor powiedział, Dzieła wspomniała o tym, że na tych ikonach narodzenia 18 przedstawiających tak. narodzenie Jezusa prawda, są rozmaite elementy i symboliczne, i niesymboliczne. W żadnej Ewangelii nie ma wzmianki, żeby przed dzieciątkiem klękały wół i osioł, ani to, że się urodził w stajence. Natomiast na ikonach, owszem, tak, święty Łukasz podaje jedynie, że noworodka położono w żłobie, prawda? U Mateusza nie ma żadnych szczegółów dotyczących miejsca narodzin, poza informacją, że to się stało w Betlejem. I teraz to, że stajenka betlejemska, że Palestyna nie była terenem zalesionym. Jeżeli było drewno, to musiało być bardzo drogie. W związku z tym dla zwierząt raczej nie budowano domów, tylko jeżeli już musiały się schronić przed jakimiś warunkami atmosferycznymi, schować, no to raczej były to groty. A tak to zwierzęta żyły sobie na wolności. Czyli Jezus prawdopodobnie urodził się nie w ubogiej stajence, jak jest na ikonach przedstawiane, tylko właśnie w skalnej grocie. Ja byłam w Betlejem, byłam w Bazylice Narodzenia Pańskiego. Nagrywałam tam zresztą bardzo, bardzo wspaniałą, długą rozmowę z takim ojcem franciszkaninem Severino, który tam zarządzał, że tak powiem, tą bazyliką. I byłam w Grocie Narodzenia. Widziałam wszystko to, co jest związane i z Ewangeliami, i z apokryfami. Byłam w Rzymie, w Bazylice Santa Maria Maggiore, gdzie jest żłóbek Jezusa przechowywany. Relikwia. Re, jako relikwia właśnie. Jak to jest, że to upłynęło dwa no, tysiące lat więcej nawet niż 2000 lat i ciągle... Chrześcijanie wracają do tych symboli. Do tego symbolu żłobka, do tego symbolu stajenki, sianka. sianka i tak dalej. Na czym ten fenomen kulturowy chrześcijaństwa polega? Pani profesor Magdalena Zowczak. Ja tylko mogę dodać, że no Chrystus jest według chrześcijan mesjaszem. Mesjasza przyjście było zapowiadane. W Starym Testamencie, czyli pierwszym I przymierzu. I w dani. związku no i z tym jest tam jest cały szereg wymienionych znaków, które będą się wiązały z przyjściem Mesjasza. Między innymi, między zwierzętami narodzisz się chyba, tak? U Chabakuka bodajże. W innym miejscu Izrael. Yy, yy, yy. To jest u Izajasza, ja Izja, przypomnę, U Izajasza, jest tak, że, tak, jest że w Rozpoznaje żółb swego pana. Jest kilka żółwów, on wie, który jest jego, i osioł y, poznaje swego pana. To znaczy, osioł jest bardziej lojalny wobec pana, albo nieraz bardziej krnomry, jak albo mało leniwy. Dostanie, albo leniwy, ale Pana swego bardziej słucha niż obcego. I Izajasz mówi, niech Izrael też potrafi rozpoznać swego Pana. I te zwierzęta, wół i osioł, były symbolem od IV wieku, są przedstawiane przy narodzeniu Jezusa, przy scenie narodzenia, jako symbole, że rozpoznajemy w tym bezbronnym dziecięciu, rozpoznajemy właśnie, co pani profesor mówi, Mesjasza. Ja jeszcze, jeżeli można, to wrócę do tego Bożego Narodzenia, Dobrze, bo. Wcale nie od nasi, od na, nasi rozmówcy, którzy no to były rozmowy prowadzone w latach 90. na terenach, gdzie kościół katolicki w czasie Związku Radzieckiego nie był instytucją dostępną, bym powiedziała publicznie. Niektórzy księża jeszcze, jeżeli byli w okolicy, to odprawiali po łacinie tyłem do, do wiernych i generalnie przekaz tej tradycji był właśnie taki bezpośredni. Więc na pytanie o miejsce narodzin Pana Jezusa w rejonie Solecznickim zapisaliśmy tak: gdzie Pan Jezus się rodził, tam nie napisano. No ja tak sam przez siebie predpołachaju, czyli tak sobie wyobrażam, że tam będzie raj i pierwszego człowieka tam stworzył Bóg i w tym samym miejscu będzie sądzić Pan Jezus na dolinie Józefata. Tam strasznie urodzajna ziemia, wszystko rodzi, żadnych nawozów, taka czarnoziem urodzajna. I drugie, to jest z kolei z Przemyskiego z 90 roku. To była taka mała wioszczyna, to Betlejem. A czemuż się w zimie rodzisz, mróz na siebie przywodzisz? Bo jak Pan Jezus się rodził, to było na stoku takiej góry. I tam na samej górze była zima i niżej było ciepło. I tam, gdzie Pan Jezus się rodził, na górze była zima. Czyli... Taki obraz góry kosmicznej, można powiedzieć, no bo centrum świata, czyli właściwie no, z jednej strony to Golgota głównie, bo tam też czaszka Adama u stóp Krzyża. Przecież na wszystkich wyobrażeniach, ikonach ukrzyżowania jest ta czaszka Adama w, u podnóżka Krzyża, bo kiedy Chrystusa ukrzyżowano, krew spłynęła, to, to był chrzest Adama. A, czyli to był przesada. Obmycie tak. w kammaże zbawienie tak. Adama. Tak, zbawienie Adama, no tak. to jest On odbył symbolika. On pokutę, ale tak jak w kościele pierwotnym najpierw było zadanie pokuty, a po odbyciu pokuty przychodziło się po rozgrzeszenie. No i Adam wtedy już dost, dostępuje. Ale to też jest, bo to jest też kwestia przekazu ustnego gdzie nie ma możliwości sprawdzenia, jaki był zapis wcześniej, tylko za każdym razem wracają pewne wątki i są przetwarzane w stosunku do okoliczności. W związku z tym to, ten sam motyw może się pojawiać w różnych znaczeniach i następuje taka no właśnie taki rozwój wątku aż do wyczerpania powiedzmy sobie więc to nie może być tak że z perspektywy obecnej takiej kultury właśnie pisma gdzie traktujemy słowo bardzo instrumentalnie nie możemy oceniać tych przekazów w ten sposób bo tamto słowo miało swoje znaczenie zupełnie inne na początku było słowo i to nie jest tylko kwestia Ewangelii Janowej, ale to było w coś oczywistego w tej kulturze symbolicznej, gdzie właśnie przekaz bezpośredni był. I w tych przekazach, które pani profesor zawsze cytowała, to no. Tam nie chodzi o, o przekazanie jakichś historycznych informacji. To, to są teksty, nawet jeżeli powiedziane prostym językiem, obrazowe, ale to przekazują jakoś głębokie prawdy językiem symbolicznym, poetyckim, nawet jeżeli to powiedziane jest prozo, mi się przypominają w takich momentach kolendy, które przecież no, nie tylko oczywiście Franciszka Karpińskiego Bóg się rodzi, ale inne kolendy powiedziane to są piękne. Obrazy, tak samo jak w apokryfach, które nieraz nawet naiwne. Ale, ale Bóg się rodzi, to kolenta pełna paradoksów. No tak. Ja w ubiegłym roku zrobiłam tak. audycję na ten temat. Przecież Bóg się rodzi, moc truchleje. Tak. Pan niebiosów. Obnażony. Obnażony. Ale nawet to, że Bóg, Bóg, który jest niezrodzony, wieczny i się rodzi, to już jest pierwszy paradoks. Tak jest. I tam wciąż są te paradoksy, przynajmniej w pierwszej zwrotce, później no, są przepiękne. To, to, jest głębo, to jest głęboka teologia. Ale nawet w tych różnych góralskich czy innych skocznych kolendach układanych na, na melodię, nie wiem, Krakowiaka, Kujawiaka, Mazurka, czy pieśni Góralskich, no tam jest y, tyle takiej miłości, czułości, ale też y, prawdy właśnie symbolicznej, teologicznej, nie, nie prawdy historycznej. Stąd nawet jeżeli Pan urodził się y, kilka dni później czy wcześniej, to 25 jest jego święto narodzenia. Ale wracamy tutaj do typologii biblijnej, bo chyba musimy o niej coś powiedzieć, późnośredniowiecznej typologii biblijnej. Ja muszę powiedzieć, że w moich zbiorach materiałów etnograficznych, w naszych źródłach tworzonych na temat postaci i wydarzeń biblijnych, nie można oddzielić Nowego Testamentu od Starego Testamentu. To są dwa przymierza i one bez przerwy się przenikają. I to przenikają się do tego stopnia, że Mojżesz, historia Mojżesza jest, przenika się z historią Chrystusa. W tym samym czasie oni funkcjonują. Więc to jest wynikiem, po pierwsze, moim zdaniem, katechezy, która gdzieś tam tkwi jednak w tej typologii biblijnej, no bo to ciągle jest to założenie oczyszczania się wiary. W miarę upływu czasu. Czyli coś, co stanowiło znaki, zapowiedź, realizuje się w tej, w tej epoce łaski. No bo to był taki podział jeszcze, jeszcze w Starym Testamencie. Mówiono o tym, że, że przejście przez Morze Czerwone zapowiada przyszłe zbawienie, że potop zapowiada przyszłą zagładę. W związku z tym chrześcijanie też podzielili na takie trzy epoki ten czas, to znaczy epokę przed prawem, czyli do Mojżesza, epokę prawa, czyli mojżeszowego prawa i potem epokę łaski. Epokę, no i Joachim 12 dwunastowieczny teolog, filozof, przypisał te epoki, nazwał je epokami Ojca, Syna i Ducha Świętego. No i my zawsze tkwimy w środku. Być może w ogóle jest tak, takie podejrzenie, że ta trójdzielność w kulturze w ogóle indoeuropejskiej, że ma coś wspólnego z naszym postrzeganiem czasu na przeszły, teraźniejszy i przyszły, bo my zawsze tkwimy w tym środku. Tylko, że o ile u Joachima z Fiore to było oczyszczanie się, czyli wizja takiej ewolucji można powiedzieć, stąd w ogóle też ewolucjonizm, mnie się wydaje, w dużej mierze się wziął, to w przypadku wierzeń ludowych po, porządek jest odwrotny. Świat marnieje, czas się skraca, nasze życie się skraca, tylko my tego nie wiemy. Dawniejsi ludzie byli więksi, byli mądrzejsi, my jesteśmy sprytniejsi, ale to jest wiedza szatańska, natomiast prawdziwa Mądrość pochodzi od Boga, i na przykład Sybilla, która potrafiła, potrafiła przewidzieć narodzenie Chrystusa i odmówiła przejścia przez kładkę przerzuconą przez Cedron, bo wiedziała, że to jest przyszłe drzewo Krzyża, no to ona była właśnie prorokinią. Natomiast Salomon jest postrzegany jako taki mędrek. Jako targujący się, no niestety, targujący się Żyd, bo to tak wy wychodzi w tych apokryficznych rozmaitych przepowiedniach Sybilii. Tutaj pewne teksty, takie popularne teksty, no, przenikają się, się... Człowiek w ogóle, bo ludzie. Tak, ale on jest tam przedstawiany, niestety, jako targujący się Żyd, I, bo ona proponuje mu, że, że mu sprzeda księgi swoje, swoich przepowiedni. I on mówi, że za drogo, i ona przychodzi dzień po, dniu tam sobie rozmawiają i mówi, ja już jedną spaliłam, a ile chcesz za resztę, tyle samo. O, tak. Wreszcie zostaje jedna, jedyna i no i on nie może już wytrzymać, kupuje za, za tę pierwotną cenę, po czym jak czyta, co tam jest, to każe natychmiast ją sprowadzić, ale ona znika. Tak. Oczywiście proszę, te tak. zapowiedzi, chociażby jeszcze czwarta ekloga tak. Wergiliusza, który zapowiada narodziny cudownego dziecięcia i przyjście złotego wieku i powtarza słowa, które my znamy z księgi Zajasza, że wtedy wilk z barankiem będzie razem się pas, że ziemia będzie sama wydawać plony bez, bez pługa, bez trudu, pracy i tak. Złoty wiek nastanie. Ale chciałem wrócić do, jeszcze do jednego motywu, mianowicie. Tak, w moim odczuciu yy, yy, te, yy, te czyste symbole chrześcijańskie... Takie jak powstanie Bożego Narodzenia nie po to, żeby zastąpić, tylko z motywów chrześcijańskich. Takie jak powstanie zwyczaju stawiania choinki, nie, nie przejęcie tradycji germańskich, celtyckich czy rzymskich, tylko, tylko jest znaczenie chrześcijańskie. Takie jak kładzenie sianka na stole, które jest tradycją czysto chrześcijańską, że z czasem te czysto chrześcijańskie. Tradycje, obrzędy, rytuały zaczynają obrastać trochę niechrześcijańskimi tradycjami. Albo też znajdują wytłumaczenie takie, właśnie, które jest niekoniecznie biblijne. A nieraz też takie poszukiwanie takich wyjaśnień bardzo dziwnych, tak jak niedawno gdzieś tam w prasie przeczytałem, że choinka dlatego jest, jest drzewem iglastym, żeby te kolce odstraszały złego, co jest być może w jakimś tam wierzeniu ludowym gdzieś tam było, ale to zupełnie jest, nie jest to pierwotny sens. Ja no, pozwolę sobie przeczytać, zacytować to, co jest powtarzane. Rane. Nawet ostatnio w Wikipedii to samo przeczytałem, że sianko na stole jest dlatego, że to jest, zwykły, że to jest pogański zwyczaj kładzenia siana ku czci pogańskiego, pogańskiego Boga, który się nazywał ziemiennik. I o tym pisze etnograf krakowski Łukasz Gołębiowski, który, taka książka jest w 1830 roku, Lud polski, jego zwyczaje i zabobony. I właśnie zaliczył do zabobonów także zwyczaj kładzenia siana na wigilijnym stole. I tylko dlaczego? Dlatego, że powołał się, że, że Stryjkowski w swojej kronice, wydanej tam z pół wieku wcześniej, stwierdził, że w tradycji pogańskiej, tak to jest na, 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 oczywiście żmudzkiej, litewskiej, po żniwach urządzano kolację ku czci Boga ziemiennika, i w jednym miejscu te stoły nakrywano obrusem, w innym sianem. Tylko tyle pisze Stryjkowski. Oczywiście nie chodzi o Bożnorodzenie, to chodzi o kolację po żniwach. Nigdzie w innym źródle ten zwyczaj nie jest potwierdzony nigdzie nie jest powiedziane, że to nakrywanie sianem, czy to jest tylko zwykła dekoracja, czy miało, że to była jakaś ofiara, to jest, zupełnie, nie ma znaczenia innego. Ta teza Gołębowskiego jest powtarzana od, od XIX wieku, w XX, dzisiaj w XXI, że sianko na stole to jest pogański zwyczaj żmudzki, litewski ku czci Boga Ziemiennika, co jest w moim odczuciu jeżeli czytamy y, najstarsze polskie opisy kitowicza albo innych, dlaczego jest, dlaczego w kościołach na Boże Narodzenie było mnóstwo siana, słomy, dlaczego w izbie y, stał słop, snopek, ale siano nie tylko na stole, ale w całej izbie i wszędzie jest y, y, taka idea, że to po to, żeby przypominać y, y, no stajenkę, stajenkę, miejsce narodzenia Jezusa, żłóbek, żeby to stawało się tak jak święty Franciszek Zasyżu urządził pierwszą pierwszy żłóbek, szopkę, szopkę. szopkę częściowo żywą, ale w Kazaniu powiedział, że po to, żeby to miejsce, gdzie jest pasterka, żeby i te zwierzęta, i figurka Jezusa w żłóbku, żeby przypominały, żeby to miejsce stawało się drugim Betlejem. I taka jest idea. Oczywiście, że mogą być pewne paralele, czy też później no, jakieś duże święto, to ludzie chcą jak najwięcej obrzędów mieć i, i przy, przejmują jakieś, ale, ale jakby u podstaw wcześniej jest Boże Narodzenie, wcześniej jest sianko na stole betlejemskie, a później temu się nieraz nadaje jakieś znaczenie, którego ja trochę tego słowa nie lubię, ale tak zwane magiczne. Tak, no, bo dawniej. No... Etnografowie, bardzo pierwsi etnografowie, zwłaszcza usiłowali się dogrzebać wierzeń pogańskich, właśnie, tak. bo to dla nich było ważne, bo oni uważali, że to jest rdzenne i na tym chcieli Pierwot. budować tak narodową tożsamość wręcz i w tym kontekście usiłowali odcedzić właśnie to co chrześcijańskie od tego co pogańskie ale myśmy już od dawna od tego odeszli bo to nie miało żadnych żadnego uzasadnienia to jak wiadomo tak, tak jak wiadomo kultura ludowa również przejmowała od i to w sposób absolutnie płynny rozmaite wierzenia więc to nie było nic takiego rdzennego, a w średniowiecznej Europie ta kultura chrześcijańska była wszechobecna, bo apokryfy, które, wierzenia, które myśmy notowali właśnie w kontekście tej, tego początku transformacji, kiedy, kiedy ta tradycja była jeszcze związana z przekazem bezpośrednim. To ja później znajdowałam w literaturze angielskiej opisy, właśnie cytaty z takich kolęd dawnych, które przy, przystawały żywcem do tego, co nam mówili ludzie. Więc to, to była taka uniwersalna jednak zdecydowanie kultura średniowiecznej Europy. Ale wracając jeszcze do, do tej typologii biblijnej, bo chyba powinniśmy powiedzieć właśnie o. O tym jak katecheza powstawała wtedy, to znaczy właśnie sceny z tej y, y, historii y, y, sub y, gracia, czyli tej związanej już z narodzeniem mesjasza, to były w ilustrowanych Biblia Pauperum, tak zwanych bibliach tych nie, nie dla prostaczków, tylko uczonych w piśmie mnichów, którzy nazywali siebie prostaczkami w przeciwieństwie do rozmaitych heretyków, jak, jak tak, to bym, tak, świata. więc oni stworzyli taki zestaw tych scen z historii Chrystusa, które były z jednej strony okolone scenami z tego okresu prawa naturalnego przed Mojżeszem, a z drugiej strony prawa Mojżeszowego, historii Mojżeszowej i w ten sposób Następowało jakby uzupełnianie szczegółów tych wydarzeń z życia Chrystusa o elementy symboliczne zapowiadające te wydarzenia i te postacie. I to zostało potem w katechezie tak przemieszane, że właśnie w efekcie ja nie mogłam przypisać właśnie tych wierzeń. Nazwać je starotestamentalnymi czy, czy nawiązującymi do Nowego Testamentu, bo efekt był wspólny, że tak powiem, dwa przymierza we wzajemnym przenikaniu się. A ja chcę wrócić jeszcze do dat. I tu nie dam spokoju księdzu. E, otóż liczymy czas, my, ludzie współcześni, mówiąc, że to był któryś tam rok czy wiek, po narodzeniu Chrystusa albo przed narodzeniem Chrystusa, prawda? Mówimy naszej ery czasami, narodzenia Chrystusa. Ale przecież dokładny rok narodzenia Chrystusa również nie jest znany. Tak jak mieliśmy problem z datami dziennymi, tak mamy problem z datami rocznymi, bo wiemy na pewno, że nie jest to rok, tak zwany rok zerowy wspomniany w Nowym Testamencie. Według Ewangelii Mateusza. Jezus przyszedł na świat za panowania króla Heroda Wielkiego, o którym wiadomo, że zmarł w czwartym roku przed naszą erą, mówmy, żeby nie mylić z narodzeniem Chrystusa. Z kolei Łukasz podaje, że Jezus urodził się w czasie spisu ludności, zarządzonego przez Kwiryniusza, to taki rzymski namiestnik Syrii, który objął tę funkcję w szóstym roku naszej ery, czyli ta różnica, rozbieżność wynosi 10%. "Lat," to Jak to jest, proszę księdza? Jeszcze jest jedna wskazówka, która jest taka. Oczywiście A Jeszcze jest ta gwiazda betlejemska, o której tak, też jeszcze powiemy. Tak, tak. i hmm, co to się? było? Właśnie. Czwarty rok przed naszą erą. Śmierć Heroda jest oczywiście faktem historycznym, chociaż nawet jeżeli tylko jedno źródło o tym mówi. Ale tak, jest jeszcze jedno źródło bardzo ważne w Ewangeliach. Mianowicie święty Łukasz mówi, że Jezus rozpoczął działalność swojej, i działalność w 15 roku panowania Tyberiusza. Tyberiusz zaczął panować w 14 roku po naszej ery, czyli to byłby 28-29, jak liczyć. I miał wtedy około 30 lat. Ojcowie Mówi się 33, Ale jak rozpoczął działalność. Jak rozpoczął. Jak tak. chrzest, a później działalność 3 lata, 3, 5, czy pół, czy, czy to już... Do śmierci. Do śmierci, tak. Więc to by z tego by wynikało, że no narodziny, z tym, że ojcowie kościoła liczyli tak, no nie około 30 tylko 30 lat. I najczęściej datowali na rok, który odpowiada teraz drugi rok przed naszą erą. Też nie było to prawidłowo. Natomiast w VI wieku w 525 roku Dionizy Exiguus, który I ten Dionizy Mały? Tu, tak, tak. namieszał znowu strasznie. Namieszał, ale no, on, on się nie pomylił, ponieważ on nie obliczał, on, on nie, nie interesował się historią. Nie starał się ustalić Zresztą nie miał też podstaw, tak jak my nie mamy, podstaw, żeby ustalić dokładną datę. On ustalił datę narodzenia tak, żeby narodzenie Jezusa przypadało na pierwszy rok cyklu 19 XIX-letniego paschalnego. Dlaczego to było ważne? Dlatego, że, że te cykle służyły do obliczania daty Wielkanocy i jeżeli Jezus urodził się w pierwszym roku tego cyklu, to łatwo było obliczać później, w którym łatwo było te cykle obliczyć. Więc dla Niego data, która dzisiaj jest przyjęta, to była data także, nie obliczona historycznie, tylko no, trochę symboliczna. Bo... No, ale on liczył od założenia Rzymu. Nie, prawda? Od roku 753 przed on, Nie, on nie znał. On tego się nie... Tam jest jeszcze bardziej dziwnie, że on, on po prostu w tablicy wielkanocnej umieścił Narysował, wstawił. i wstawił rok i nie wyjaśnił, dlaczego taką datę wstawił. No i wszyscy mówią, że się on pomylił. Według mnie on nie pomylił się, tylko przyjął z... Inne były jego założenia metodologiczne. niehistoryczne, historyczne, nie badanie historyczne, tylko symbolika. Znowu wracamy do tego, co było ważne dla chrześcijan pierwszych wieków i, i późniejszych całe średniowiecze. No, żyło symboliką. To jest data symboliczna bardzo dla niego. I Ale to, co, co, co Dionizio już wyliczył, to wynika z tego, że Jezus się urodził około szóstego roku przed swoimi narodzinami. No to jak to po można swoich narodzinach, przed po. <laughs> po swoich narodzinach. Czyli urodził się w szóstym, siódmym czy piątym roku przed Chrystusem, przed przed, nasz, przed. przed Czyli, uro, czyli według, czy nie, według Dionizego urodził się wtedy, jak już miał 6 lat czy 5, jak my obliczamy. No dobrze, widzimy. My dzisiaj nie możemy do tego dojść, nie mamy więcej źródeł, podobnie dionizji. Co jest ważne. Dionizy tylko w tych tablicach użył tej rachuby lat, nigdzie indziej. 100 lat po jego śmierci jeszcze nikt tej daty nie używał, tylko w tablicach. Dopiero Beda Czcigodny, 735 to jest ponad 200 lat później, który tworzy kontynuację tych tablic i też pisze dzieła historyczne i przenosi tę datę do historiografii i powoli przyjęła się ta data w historiografii, no i dzięki Bogu mamy jakoś jednolito datę, przyjmowano w większości świata, w większości, nie, nie wszędzie. I no, czy to jest, mieliśmy rok 2000 jubileuszowy, a czy to było... Czy ja, był to 2006, tak. czy to 1904? Ja, ja mówię 904. tak, pani Rektor wspominała o Betlejem. Jest tam gwiazda, tu się narodził hikna. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Tak, tak. I teraz tak, czy ten Jezus całuje tę gwiazdę? Pochylamy się, ile tam codziennie kolejka ludzi, żeby ucałować te gwiazdy. No, niektórzy całują, niektórzy nie. No niektórzy nie, ale przynajmniej bo już nie mogą. Tak samo ale... jak ikony całują. Tak, niektórzy ja tak, uważam, ale przynajmniej pochylają się, że... żeby to miejsce dotknąć. O może częściej dotykają. Ale czy może Jezus urodził się metr dalej, może trzy metry dalej, ale to miejsce całuj... dotykamy jako miejsce święte. Tu czcimy narodzenie. Podobnie rok narodzenia. Tak wyliczamy, a czy to jest trochę wcześniej czy później? Sześć lat wcześniej, sześć lat później. Cóż to znaczy z perspektywy 2022, Właśnie, prawda? Tak jest. Ale to odwołajmy się jeszcze do nauki wobec tego. Niektórzy tak. badacze szukają rozwiązania w tej gwieździe betlejemskiej. kometa haleja. Tak, o której już ksiądz wspomniał. I twierdzą, że była to kometa haleja, widoczna w około. 12 dwunastego roku przed naszą erą. Z kolei analizując dane i modele, astronom i publicysta David Reneke ustalił, że gwiazda betlejemska wcale nie musiała być kometą Haleja, mogła być koniunkcją planet Wenus i Jowisza z drugiego roku naszej ery. Planety znalazły się wówczas na nieboskłonie tak blisko siebie, że wyglądały jak jedno źródło światła, jak jedna gwiazda. I to zjawisko było widoczne przez krótki czas w połowie czerwca, Ale a jeszcze, nie grudzień. Tak, a i... jeszcze dopowiem Kepler, słynny astronom. Tak. Pani, jak to na pewno ma, to chcę o tym powiedzieć. To proszę bardzo, ksiądz no właśnie, koniunkcja Jowisza i Saturna, czyli największy gwiazd, najbardziej świeco, świecących planet, planet, planet oczywiście, w, w dodatku w tym, no nie, nie do zbiorze ryb, że to był ten znak, który chyba był w w szóstym czy siódmym roku, przed, przed naszą erą. Z tym, że tu, zanim przejdę do, do tych znaków astronomicznych, jeżeli czytamy dokładnie Ewangelię, to najczęściej mówimy, że gwiazda prowadziła ze wschodu ich do gdzie prowadziła. No, w Ewangeliach tak nie ma. W Ewangelii jest tak, zobaczyli znak na niebie i wyruszyli, do Jerozolimy i pytają, gdzie się narodził. Oni, oni szli. To, to jest przedziwne, że mieli no, nie tylko intuicję. Według mnie mieli jakieś, czytali też księgi, jakieś objawienia, a jednocześnie y, obserwowali niebo. Bo to nie byli oczywiście chrześcijanie, to byli y, do, magowie, ba, ba, magowie, badacze wschodni. nieba. Ale że oni gdzieś tam z Chaldei, z Persji, nie wiadomo skąd wyruszyli i szli ileś dni, tygodni, żeby, żeby, żeby szukać tego Nowonarodzonego. Nie wiedzieli gdzie, tylko że w Palestynie przyszedł na dwór Heroda. A właśnie Heroda, który wtedy jeszcze żył. żył. Tak, i był jeszcze w Jerozolimie, bo on no ostatnie właśnie. miesiące spędził gdzieś tam w uzdrowisku. Natomiast. I, I co teraz? I dopiero jak oni, wyczu, zresztą Herod e, od razu wyczuł, że jeżeli ma narodzić się konkurent, konkurent to na pewno i tych, e, tych mędrców zgładzi, tego konkurenta. I dopiero wtedy Ewangelia mówi, że e, jak wyszli z pałacu Heroda, to gwiazda ich szybko prowadziła do stanęła nad groto, nad miejscem narodzenia, bo jeszcze o grocie nie ma mowy. Czyli prowadzi gwiazda ich krótko, tylko no te 10 kilometrów przyjmijmy z Jerozolimy do Betlejem. do Betlejem. Natomiast jaki to był znak, który oni widzieli? Był jakiś znak na niebie? No, mogła to jeszcze być supernowa, proszę księdza. Tak. Na przykład Simo Parpola, archeolog i profesor asyrologii. Na Uniwersytecie Helsińskim szukał odpowiedzi na pytanie o Gwiazdę Petlaemską przy pomocy babilońskiej astronomii. I on ustalił, że mogła to być właśnie supernowa w piątym roku naszej ery, odnotowana także w tym samym czasie w źródłach chińskich. I parpola skupił się także na koniunkcji Jowisza i Saturna z siódmego roku przed naszą erą. Te planety spotkały się wtedy trzykrotnie. Co było wydarzeniem rzadkim, znamiennym z, z punktu widzenia astrologii. W systemie babilońskim Jowisz był poświęcony Mardukowi, najwyższemu z bóstw. Z kolei Saturn symbolizował króla boskiego pomazańca na Ziemi. Tak wyjaśniał to pan profesor Simo Parpola. A w ostatniej fazie. Trzecia planeta dołączyła, czyli Mars, który oznaczał, tak. że król ma zejść i ma nadejść z zachodu. Bowiem w wierzeniach bawilońskich czerwona planeta Mars symbolizowała właśnie tę część świata tak. zachodnią, to obszar dzisiejszej ziemi świętej. Tak. No i jeszcze są jeszcze inne, inne też ustalenia, tak. Ja mogę powiedzieć, że jest tak. jednym, co nasi rozmówcy Jezus na ten na temat. świat wielka niewiadoma. Tak. Nasi rozmówcy zupełnie inne mieli. Zdanie na ten temat uważali, że każdy ma swoją gwiazdę, która zapala się w momencie narodzin i gaśnie albo spada, kiedy człowiek umiera. I na przykład tak e, nam powiedział pewien człowiek na Litwie w rejonie wileńskim w 1991 roku: Człowiek żyje, świeca pali się. Jak, i, jak rodzi się, gwiazda ma sobie i świeca ma sobie zapalone, a jak umiera, gwiazda spada i świeca gaśnie. No więc etnografka się tak. zainteresowała, gdzie pali się ta świeca. Gdzie gwiazda była, tam i świeca była usłyszeliśmy tak, filozoficzne tak, stwierdzenie. Ale to jest wierzenie yy, yy, yy. jakieś, to jest powszechnie. Tak. Juliusz Cezar umierał, kometa spadła, czy tam tego, tak. to był znak, że on został ubóstwiony, czy... Więc to jest przy narodzinach, tam Oktawiana Augustowska i przy narodzinach jest znak na niebie, więc znaki na niebie... A, a nie... Mówimy spod ciemnych gwiazd. Spod ciemnych gwiazd. Okay. A jeszcze jedną rzecz tak. wyjaśnijmy. Mianowicie dwa imiona Jezusa, bo Jezus występuje w Ewangeliach pod tym imieniem, znaczy hebrajskie ale... Jehoszua, prawda? Tak. Jesuła w skrócie, czyli grecka forma Jezus, która oznacza, że jest zbawieniem. Ale oprócz tego przecież w Starym Testamencie Żydom objawił Jachwę przyjście na świat Emanuela. Tak. I cóż to znaczy odnoszące się do nowonarodzonego dziecka? Czyli dlaczego kojarzy się imię Emanuel z imieniem Jezus? Trochę sam nie wiem, jak na to odpowiedzieć, dlaczego to imię Emanuela nie zostało, nie pozostało przy Jezusie. Oczywiście być może dlatego, że Jezus jest zapowiadany Mesjaszem, czyli Mesija, czy Namaszczony, czyli Chrystos po grecku. I, I części używano Jezus, Jezus Chrystus. Natomiast są przepiękne ikony Emanuela wschodnie, ukazujące, te młodego Jezusa, takiego jakby trochę, trochę jak anioła. E, przepiękne te ikony są i e, e, Emanuel no właśnie, no jest imion, imieniem mówiąc jakby znaczącym, mówiącym, ale które nie pozostało, które jest, jest rzadko wymieniane w, w Biblii, natomiast nie, nie zostało złączone. Oczywiście, jeśli chodzi o imię Jezus, pamiętajmy, że ono było częste w tradycji Izraela. Jozue, po hebrajsku to jest to samo imię co Jezus. E, e, oczywiście w niektórych kulturach w hiszpańskim jest Jezus, czyli Jezus jest imieniem używanym. E, zresztą pamiętam e, w grupie z południowoamerykańskimi studentami, jak rozmawiałem o imionach, mówi tak o... o Moja ciotka to ma imię, a jakie? Trójca Święta, Trinidad. Zresztą tam są kraj Trinidad, Salvador, San Salvador i tak dalej, ale imię to jest znaczące. Manuel, może tyle niech będzie. Kolejna tajemnica. W średniowieczu podobno, pani profesor, narodziny Jezusa były obchodzone bardzo hucznie i bardzo wesoło dopiero w XVII wieku pojawiło się jak gdyby coś nowego, nowy element w tych obchodach. Taki związany z zadumą, smutkiem, śmiercią i zbawieniem. To tak jakby drewno żłóbka nagle połączono z drewnem krzyża, co ma swój sens zresztą. I tę ukształtowaną wówczas w XVII wieku tradycję obserwujemy dzisiaj. To już nie jest to. No, poza krajami Ameryki Południowej, gdzie rzeczywiście to, to są fajerwerki. Ale tutaj to raczej prowadzi do takiego pochylenia się i zastanowienia nad losami własnymi, losami bliskich, losami świata. No ta symbolika była wpisana od początku. To wspominaliśmy o, tej, o tych pięciu dniach Paschy Bożego Narodzenia, więc i, i ikony też przedstawiały, Podobnie to narodzenie w kontekście przyszłej zbawczej śmierci. W związku z tym zestaw symboli no, daje różne możliwości interpretacyjne w zależności od aktualnego. Że tak powiem, ducha kultury. My w ogóle nie potrafimy już świętować w taki sposób jak kiedyś, ponieważ nasza kultura jest niesłychanie zindywidualizowana. W związku z tym każdy ma właśnie jakieś swoje tajemne święta, swój tajemny kalendarz. Natomiast tego rodzaju świętowanie zbiorowe, no to można obserwować w trakcie meczu takiego, który angażuje właśnie wspólnotowo. Natomiast. Wielu takich przykładów nie znajdziemy w naszej kulturze. Jeżeli ktoś nie jest kibicem zagorzałym, to raczej rzadko mu się zdarza w ten sposób uczestniczyć w zbiorowej, zbiorowym świętowaniu, co jeszcze obserwujemy właśnie w Ameryce Południowej, te huczne święta i no właśnie jakiś taki rodzaj szaleństwa można powiedzieć no bo to jest taki czas przeciwstawiony strukturze społecznej my używamy takiego określenia komunitas kiedy to co było na dole ma być na górze i na odwrót i przez chwilę Obiera się tego błazna króla karnawału, który potem spada na samodno znowu. Więc jest to takie ogólne przemieszanie, ale zarazem jest to y, taki czas, kiedy y, no, w tym czasie zakorzenia się twórczość. On jest niesłychanie potrzebny do tego, żeby tę strukturę wzmacniać też. My na, inaczej zupełnie funkcjonujemy, więc to wspólne świętowanie jest coraz, bym ale powiedziała, treci, poważniejsze. No tak, ale to je, taką mamy kulturę. Także tracimy, jeżeli w ogóle uciekamy od świąt. Nieraz być może jest trudne, trudne przeżycie wspólne świąt trudne przeżycie Wieczerzy Wigilijnych razem. to nie Coraz jest... częściej się to słyszy. Chciałabym tak. przespać całe święta i obudzić się po Nowym tak. Roku na przykład. Oczywiście i nie przygotować. Być może, że jest złe rozkładanie akcentów, że chcemy, nie wiem, co z tymi świętami zrobić, jak przygotować. Jesteśmy już tak zmęczeni przygotowaniem. Poza tym... To o czym mówimy, że no, te święta trzeba trochę pobić ze sobą. I to nie jest łatwo. Nie. nie zawsze nie. Właśnie. Znaczy, że nie umiemy coraz bardziej być ze sobą, wspólnie. To. A jeżeli, no, już te obrazki, które są paradoksalne, że siedzą przy stole i każdy tak. i każdy ze smartfonem, ale to nie zawsze tak jest, bo ale, ale też ludzie z jednej strony bardzo pragną akceptacji i, 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 i bliskości, i miłości, i oczywiście. My trochę generalizujemy, bo jest tego taki, takiego dobrego też podejścia, ale... Ale to jest, jest taka tendencja właśnie e, braku świętowania. Natomiast jak, e, jak dawniejsi ludzie, tak to nazwijmy w ubiegłych wiekach, jeżeli ten rok był bardzo mocno podzielony, że był post, to był post. Tak to zwane post. społeczeństwa losu, losu. W przeciwieństwie tak. do obecnego społeczeństwa tak. wyboru. To tak, I, I tak, tak zwane przystanki. Mówią. Nawet ktoś mi opowiadał, pewien y, kucharz, no, y, przystanki takie też kuchenne, to znaczy co innego jest na Wielkanoc, co innego na Boże Narodzenie. I, I jak jest post, to później rzeczywiście jest inaczej, to smakuje wszystko inaczej. Inaczej, jeżeli przeżywa się Adwent, on ma różny charakter, ale przeżywa się... Pamiętam w dzieciństwie tam dziadkowie oczywiście nie jedli do, do, do wieczerzy wigilijnej. Później to bardzo smakowało. A jeszcze bardziej pamiętam ze swego dzieciństwa, jak Wigilia coś tam było mało jedzone. Później była wieczorowina, postna. Później jechaliśmy na, na pasterkę i po pasterce mama wynosiła gęś albo jakieś inne i wtedy się dopiero to dopiero smakowało. <sum> Ale właśnie jest inna, A jeżeli taki czas jest płaski, wszystko jest takie same, płaskie, nie umiemy się wznieść ani przerwać swoich, swoich prac, oderwać się od... no to, to rzeczywiście to człowieka wyniszcza i, i duchowo, i kulturowo. Ale wszystko niszczeje wtedy. Tak nie tylko tak. wspólnota, ale i tradycja się tak, gubi tak, tak. i historię się przeinacza tak, tak. I, i to wszystko tak. się robi takie miałkie, tak. płaskie i tak. nieważne. Może tak, żebyśmy zachęcili też wzajemnie się zachęcili, bo to jest wysiłek każdego z nas, żeby no uczyć się, świętować, żeby, żeby zadbać o to nie tylko, żeby było coś na stole i, i piękne prezenty, ale też dobra atmosfera i radosna i, i żeby umieć, umieć jeszcze pośpiewać, Kolendy, czy Boże Narodzenie, czy powiedzieli, czy też w późniejszym okresie. Wiem, że rodziny nieraz spotykają się, żeby śpiewać, na te, nie tylko słuchają w telewizji koncertów, ale też śpiewają kolendy. I może to są małe wysepki, ale oby jak najwięcej było takich wysepek i takich, no, uczyć się świętowania. Wracę. Wraca zainteresowanie, i ja tak. znam takie ekipy młodych ludzi, którzy jeżdżą razem na wieś, uczą się na przykład śpiewać od staruszków. Potem wracają, zapraszają całą wieś i wspólnie śpiewają. Więc jest dużo takich. Pomysłów, jeśli chodzi o obecnych młodych ludzi, bo oni rzeczywiście czują głód tej wspólnotowości, która, o którą bardzo w tej chwili trudno, a bez wspólnoty nie można też konstruować własnej tożsamości. Trzeba ją jakoś potwierdzić. Ja jeszcze wspomnę, ponieważ no, ukazała się dwa, trzy tygodnie temu książka, Moja Choinka, ale przygotowując tę książkę, Także sporo zwracałem uwagi na Wieczerze Wigilijne. I też to wzruszenie, o którym tutaj słyszałem, to miałem, kiedy czytałem o Wigiliach Zesłańców albo Wigiliach Żołnierzy w czasie II Wojny Światowej. Pamiętam takie na Syberii, to jest pani chyba Skąbska napisała takie wspomnienia, zbliżała się Wigilia. One kilka dni wcześniej zbierały kawałki chleba, żeby zrobić opłatki, masło zbierały, żeby świeczki zrobić i ona pobiegła, tam, żeby ściąć jakieś drzewko do, do lasu. Oczywiście to było 30 ile stopni, więc to trudno było ściąć, ale jak, no coś niesamowitego, cały opis tej wigilii, albo jeszcze jeden taki moment, może nie wigilia, ale chyba Vanikow jeszcze opisuje, on przeszedł tę, tę wojnę we Włoszech 30, 40 czwarty rok, zbliża się Boże Narodzenie, chyba w Bolonii czy Florencji stacjonuje cały duży oddział Wojska Polskiego i to i są tam od iluś tygodni nawet. No i Polacy bez choinki, to po prostu nie mogą przeżyć. To musi być znak. A we Włoszech nie była znana. No ale Włosi są oczywiście zaradni, życzliwi, kochani. Yy, gdzieś tam poprzynosili jakieś drzewka, <laughs> może nie najpiękniejsze, ale gdzieś powycinali. Bankowicz mówi, no takie ja trochę szkaradne, ale, ale była choinka. I podziwiał tych błochów, że tak szybko zorientowali się, że Polacy tego potrzebują. Że ten znak tak. musi być. Tak. Stąd ta scena uwajdy w filmie Katy nie jest tak. Taki... Tak, no. tak. Księdza profesora chciałam jeszcze zapytać o tegoroczne święta Bożego Narodzenia, które, które Ukraińcy w Polsce postanowili obchodzić razem z katolikami, a nie z prawosławnymi Rosjanami, którzy w okrutny sposób niszczą ich kraj i mordują ludzi. Czy rzeczywiście tak jest, że z całym Kościołem chrześcijan katolickim 25 grudnia tak, będą obchodzić chodzi w o Ukraińcy w tak Polsce, u tak? grekokatolików głównie tak. wiadomo że grekokatolicy mają w większości kościół grekotolczy kalendarz juliański czyli wigilia jest 6 stycznia nie można jest także w kalendarzu juliańskim 25 grudnia tylko ten 25 grudnia jest wtedy jak u nas jest 7 stycznia tak. natomiast postanowili żeby odróżnić się. No, rzeczywiście jest takie postanowienie, żeby obchodzić 25 grudnia. Są w Polsce, razem z Polakami. To jest, to jest miłe, ponieważ oni... No, do tego musi dostosować się także cerkwie, że liturgie muszą być też w tym samym dniu. Natomiast, jeżeli sporo Ukraińców, Ukrainek mieszka w, gdzieś tam w polskich rodzinach, to jest miłe, że razem obejrzą Wigilię, i że trochę Ukraińcy pokażą swoje tradycje, bo mają trochę inne tradycje, Polacy swoi, że ukraińskie kolendy chyba obok polskich są najpiękniejsze, jakie słyszałem w życiu, i, i zaśpiewają wspólnie. Albo Mamy wspólne kolędy, jak kolędy. również dwu, podwójne wersje tych samych kolend, bo to. Yy, Mamy materiały przecież z Lubelskiego bodajże profesor Bartmiński i, i jeszcze ukraiński taki badacz notowali historię o kolędowaniu, gdzie były mieszane takie grupy i w domach polskich śpiewali po polsku, a w domach ukraińskich po ukraińsku te same kolendy. Tylko że trzeba pamiętać, że jednak większość katolik Ukraińców to są prawosławni. Tam jest bardzo w tej chwili skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o, o te kościoły. Duże zmiany. No tak, bo się odcinają od tej cerkwi moskiewskiej, Duże zmiany, ale to jest. No, no, na Podolu, na przykład, Prawosławie, i to właśnie przynależne do patriarchatu moskiewskiego, ma ogromną tradycję i to jest bardzo trudno zmienić, że tak powiem, od dołu właśnie ten tak, kulturę. Tak, ale chcą zmienić. Natomiast, natomiast w Polsce jest specyficzna sytuacja, bo na tak zwanych ziemiach odzyskanych, tam gdzie zostali deportowani Łemkowie, Bojkowie, Dolinianie, i trochę Ukraińców. Tam oni wszyscy są grekokatolikami na ogół, większość w każdym razie. Bo po, no, taki był efekt tej deportacji, że oni nabyli właśnie świadomości narodowej, której wcześniej nie mieli. I tam do tradycji należy tradycji po 2000 roku oczywiście kształtowanej, że są. Konkursy kolędowania, na przykład w Białymborze zwanym przez Polaków Ukraińską Częstochową. Jednego roku w kościele rzymskokatolickim, drugiego roku w cerkwi greckokatolickiej. No i właśnie ja słyszałam jeszcze latem, jak oni się zastanawiali i właśnie był ten pomysł, żeby te święta obchodzić wspólnie, co im znacznie ułatwi życie, tym bardziej, że, że tam no, na przykład oni o, o, o święto zmarłych też obchodzą, na cmentarzu chodzi kapłan rzymskokatolicki katolicki grecko-katolicki i święcą groby, które przeplatają się na cmentarzu, zresztą po ewangelickim. Kończąc nasze świąteczne spotkanie, którego gośćmi byli profesor Magdalena Zowczak i ksiądz profesor Józef Naumowicz, pragnę gorąco podziękować nie tylko gościom. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy. Ale także tym, dzięki którym możemy realizować Klub Ciekawych Wszystkiego, czyli patronom wpłacającym wybrane sumy na konto patronite.pl klcw. A oto darczyńcy. Małgosia Raszewska, witam w klubie Pani Małgosiu. Martyna Makosa, witam w klubie. Michalina Znaniecka, Basia Łak, Anna Nowicka, Iwona Zaremba, Izabela Korzeniowska, Anna Czaplińska-Nyc, Magda Michala-Kharun, Justyna Rajewska-Majsza, Kalicja Bębenek, Grażyna Mas, Katarzyna Stanczew, Joanna Clark, Mateusz Droszcz, witam w klubie Nowego Patrona, Piotr Szawiec, witam również serdecznie, Paweł Tarnik, także witam w klubie Michał Szeliga, Maciej Andrzejczak, Jerzy Sienkiewicz, Bartosz Walter, Michał Henryk, Michał Sobianek, Maciej Hajdul, Jakub Dudek, Marcin Koprowski, Michał Malinowski, Łukasz Kopała, Wojciech Kaczmarek, Michał Dudkowski, Robert Felman. Arek Szypicyn, Robert Witosławski, Marcin Krupa, Tomasz L., Radosław Certa, Marek Twardowski, Marian Myśliwiec, Mateusz Bajda, Grzegorz Masiejczyk, Łukasz Malinowski, Jacek Dubicki, Paweł Mazurkiewicz, Michał Kasperczak, Mariusz Nadratowski, Waldek Czeszel, Michał Rogaliński, Michał Szwarc, Marcin Fus, Maciej Więcek, Jacek Staniewski, Marek Kosmala, Jar. Kuj, Leszek, sklep internetowy, e-konstruktora, także. Anonimowi patroni i patronki, patroni, wszystkim państwu serdecznie dziękuję. Wybrane przez siebie sumy proszę kierować wpłacać na konto patronite.pl, ukośnik klcw. Adres zawsze jest do państwa dyspozycji klub.ciekawych@gmail.com. Dziękuję za wszystkie listy, które do tej pory odebrałam I jak zwykle powtarzam to i będę powtarzać, że państwa głos naprawdę się liczy. Jeśli chcieliby państwo otrzymywać newsletter bezpośrednio do swojej skrzynki. Proszę napisać do mnie właśnie na ten adres: klub.ciekawych.maupa@gmail.com. I zapraszam wszystkich na stronę. Podcastu klcw.pl, a także na stronę Facebooka i YouTube'a, gdzie jest klub Hanny Marigizy. A teraz, ponieważ, no, przed świętami, chciałabym Państwu złożyć życzenia, nie tylko podziękowania. I to są moje życzenia dla Was. Drodzy, kochani wszyscy, przyjaciele klubu ludzi ciekawych wszystkiego i niekoniecznie przyjaciele także. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy rodzi się dobro. I nieważne, czy ktoś jest wierzący, czy nie, to najlepszy czas na porozumienie, na rozmowy, na szukanie najlepszego wyjścia z niedobrej, czasami bardzo trudnej sytuacji. Spójrzmy sobie w oczy. Podajmy sobie ręce, podajmy rękę także tym, na których nawet nikt nie spojrzał. Bądźmy razem. Naprawdę będzie nam łatwiej. I tego życzę z całego serca na ten trudny czas. I na te wszystkie dni, które przed nami w nowym roku 2023. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.